14 lutego, w Dzień Zakochanych, wiele osób szuka ciekawych i oryginalnych prezentów, które zaimponują drugiej połówce. Z pewnością najbardziej cieszą te prezenty, które dane są z głębi serca, a do serca podobno najlepiej dotrzeć przez żołądek. Jeśli używamy różnych afrodyzjaków, takich jak krewetki, ostra papryczka, czekolada, która jest sama w sobie takim erotycznym, że tak to ujmę, dodatkiem, to tak, to jest to. Jeśli oczywiście jest dobre jedzenie, to i brzuszek jest pełny i człowiek jest zadowolony. O tym, co ugotować ukochanej osobie na walentynkową kolację, mówił podczas warsztatów kulinarnych w Ostrowieckim Browarze Kultury Krzysztof Krzeszowski. Ja przyszłam po to, żeby nauczyć się takiej potrawy, którą przygotuję właśnie w walentynki, i to będzie takie zaskoczenie, bo to będzie coś innego niż do tej pory przygotowywałam. Na pewno się da coś wykorzystać, jakiś element, albo przynajmniej nastawi człowieka na te dobre tory, na własne takie poszukiwania jakichś ciekawych przepisów, czy zorganizowania jakiejś romantycznej kolacji w tym dniu dla dwojga. Zatem co najlepiej przygotować? Zarówno możemy, jak i z kaczuszką w sous vide wyskoczyć. Możemy z kilkoma różnymi tymi. Co tutaj jeszcze w propozycjach? No to przede wszystkim owoce morza, też mule, desery, no to czekolady, truskawki. Takie rzeczy, które są afrodyzjakami. No i ananas też oczywiście, to niektórym znany. Uczestnicy warsztatów kulinarnych poznali walentynkowe menu i mogli przygotować dania pod okiem specjalisty, aby w domu zrobić je samodzielnie. Dziś będzie koktajl z krewetek, to jest taki przystaweczka w postaci sałatki. Potem będzie polędwiczka w szynce parmeńskiej z pieczonym batatem i surówką z rukoli. I potem mamy deser, to będzie taka chmurka waniliowa z truskawkami i biszkoptami moczonymi w ciemnym piwie. Bukiet kwiatów, świece, dobre wino i pyszna kolacja to sprawdzony pomysł, aby oczarować swoją drugą połówkę w dniu świętego Walentego.